wybitnie.
Hejko moi kochani, mamy kolejny dzień mamy. Dzisiaj pogoda jest nędzna, pochmurno, troszkę pokropiło, ale tylko troszeczkę i widzę, że straszny wiatr się zrobił. A ja tak nienawidzę wiatru, że masakra. Oczywiście witam Was herbatką. Zobaczcie, mąż mi kupił kubeczek. Kubeczek z tego, ze Sinseya. Tu mam herbatkę. Podwójnie zaparzyłam sobie, boję się, że wyleję. Podwójnie sobie zaparzyłam rumianek z gruszką. Dawno nie piłam w sumie. Także dobra, dzisiaj słuchajcie moi drodzy, mój mąż miał akurat dzień wolny od pracy, więc go wykorzystałam. Ale nie tak jak myślicie. Więc wykorzystałam go do tego, żeby zawiózł mnie gdzie? Do Action. Kurczę, jak ja dawno nie byłam w Action, powiem Wam, że naprawdę ja nie wiem, może tak jakoś lepiej się tutaj rozłożyć, bo źle się czuję. Jestem w ogóle zmęczona i źle się czuję, ale nie będę Wam tu marudzić, spokojnie. Dawno nie byłam tak w Action, że ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ja byłam ostatnio w tym sklepie. W ogóle mnie zdenerwowali w tym sklepie też, dlatego że nie można tam płacić blikiem. Bo to jest niby holenderski sklep, a w Holandii, czy tam nie wiem, Holenderzy nie płacą blikiem, czy coś, tam mi pani tłumaczyła. Nie wiem, jestem wkurzona. Ktoś tu się wkrada, drzwi się sam otwierają w sumie. Duchy. Kto tu się wkrada? Amorek. Amorciuś, tak? Chodź się pokaż, no chodź. No chodź. Tak, przyjdzie, jasne. Na fotel sobie poszedł wielki paniczek. Ale byś zamknął Amor drzwi, bo tam mąż jest w drugim pokoju, sobie ogląda jakieś wiadomości, więc nie chcę tutaj jemu zakłócać, nie chcę, żeby on mi zakłócał. Więc mówię, wybierzemy się do Action. Oczywiście Marta jak pojechała do tego Action, jak tam weszłam, to tak popłynęłam, jak zobaczyłam te wszystkie rzeczy, jakie tam są, to po prostu aż mi się tak gorąco zrobiło, że mówię, Boże, ja mogłam być na krótki rękaw ubrana, a nie, że się tak dosyć grubo ubrałam, bo kurtkę miałam ubraną. I nawet już golf wyciągłam, bo mi zimno było. I powiem Wam, że wyszło, gdzieś rachunek wyszedł, prawie 150 zł. Ładnie, nie? No, jak mąż to usłyszał, to wiecie. A ja nawet blikiem nie mogłam płacić, więc... tak wiecie, później tak spojrzałam na męża, mówię, o kurczę, blikiem nie mogę zapłacić mężu, kochany mój. I co teraz? Co ja mam teraz zrobić, bidna, wiecie, nie? Mogłam inaczej też zapłacić, no ale wiecie, jak to, nie? To jak się jest z mężem, to trzeba też go wykorzystać. I go wykorzystałam. Więc pokazuję Wam z Action, co kupiłam. I jeszcze tak, zrobiłam parę przebitek tam w Action, jak byłam, ale nie wiem, czy wstawię Wam, nie wiem, w trakcie filmu, przed filmem, czy po filmie, czy w ogóle Wam wstawię, zobaczę, zastanowię się, ponieważ bardzo dużo już jest rzeczy na święta, oj jak dużo, ale tanie są rzeczy, bardzo tanie. Ale też zauważyłam, że już ludzie wykupują, bardzo wykupują te wianki, takie, że tak powiem, wianki na to, na drzwi. Jeden mi się bardzo podobał, bo był zrobiony z takich bombek i wszystkie zazwyczaj były z czerwonym, w czerwonym kolorze, a jeden był taki brązowy i tak by mi pasował na te moje drzwi. Tylko mój mąż pewnie jak... Wiecie, był... Tak sobie myślałam, no... Chciałam go namówić, ale mówię, nie, mój mąż by się nie zgodził, nie, bo mamy jeden taki, co zawsze, co roku wieszamy, a ten kosztował ma dwie dychy, to nawet nie drogi był, jeden jedyny, no ale on by powiedział, a po co nam to, to jest i tak jednorazowe w sumie, no jednorazowe nie, no bo
na drugi rok by było, nie? Ale by stwierdził, że a tam święta krótko będą, to przeleci, to i tamto, sram to, wam to. Zacząłby filozofować, ja bym się zdenerwowała w tym sklepie, tak już się denerwowałam w tym sklepie, działało mi na nerwy, bo a po co ci to, a po co ci tamto? No jak po co? No przecież wiadomo, że jest mi potrzebne. Jakby nie byłoby mi to potrzebne, to bym tego nie chciała, prawda? No. Właśnie. Więc dobra, zaczynamy, słuchajcie. Aha, i chciałam sprostować, bo pokazywałam wam właśnie te tutaj płatki pod oczy w ostatnim chyba filmiku i ja mówiłam, że kupiłam bodajże w Rossmanie albo gdzieś tam i żebyście mi dały znać, jak na przykład też macie te płatki pod oczy, żebyście dały mi znać, gdzie je zakupiłyście, bo ja nie mogłam sobie przypomnieć i teraz już wiem, gdzie ja je zakupiłam, dlaczego są chińskie, dlatego, że zakupiłam, dlaczego piszę Made in PRC, dlatego, że zakupiłam te płatki w Action. No właśnie, dlatego. Ale powiem wam, że bardzo je nawet lubię i one nie są hydrożelowe, one są takie na płachcie. Bardzo je lubię, nie dostałam żadnego uczulenia po nich. I co jeszcze chciałam wam powiedzieć odnośnie tych płatków? To, że nie szczypały mnie oczy, ani nic, ani w kącikach, także będę je raczej chyba kupować, tym bardziej, że są tutaj z ogórkiem, na bazie jakiegoś ogórka i tak dalej no, natomiast te płatki takie, o, te, które kupiłam, nie boję się, że mi się wyleje, one są też bardzo fajne, tylko trzeba uważać, bo one troszkę zjeżdżają, więc na początku jak nakładamy je, to musimy troszkę mocniej wklepać, to są jednak kupione w Rossmanie, a pisze, że właśnie pisało tu gdzieś Made in China. No więc dobra, ale już nie będziemy się tutaj nad tym wszystkim skupiać i tak dalej. Przechodzimy do zakupów z Action. Pierwsze to tak, pudło takie. Potrzebowałam pudło. Pudło potrzebowałam do łazienki, ponieważ mam bardzo dużo produktów do pielęgnacji włosów i suszarkę też i prostownicę. Wiem, że tutaj wszystko mi się nie zmieści, ale mam jeszcze jedno pudełko, które teraz akurat jest aktualnie w łazience i tamto pudełko nie jest przykrywką i ono powoduje, że wszystko widać, co tam w środku też jest. No wiadomo, to też jest przezroczyste, ale już jest zamknięciem. I tutaj sobie wszystkie produkty do stylizacji włosów powkładam, czyli na przykład jakieś wcierki, takie różenie, duperelki. O, i to jest takie, że tu fajna ma takie te rączki. Takie różne dupereleczki, wcierki, co tam jeszcze, jakieś serum na końcówki do włosów, jakieś tam lakiery do włosów i to będzie sobie tam w łazience stało. A to, które mam teraz aktualnie, takie otwarte, to tam wtedy położę suszarkę, prostownicę i tą szczotko-suszarkę, nie? No, więc fajnie, że udało mi się kupić, znaczy, no, mi, znaczy mężowi, nie? Niech będzie mężowi. Później takie dwa ręczniczki, najtańsze chciałam, dlatego że moje do... bo ja używam codziennie nowych ręczników do mycia twarzy. I wiecie, no, jak to jest, one się zużywają, brzydkie się zrobiły i mówię, chociaż dwa kupię sobie jakieś najtańsze takie. Takie dla siebie, no to najtańsze. Za dwa ileś, 2,50 kosztowały czy jakoś tak. No i kupiłam właśnie takie ręczniczki, tylko je wypiorę. One są takie nawet, to są takie cieniusieńkie. I one mają ile tutaj? 30 na 50. Także takie zwykłe dwa ręczniki. Więc tamte, które się zużyły, mogę już wyrzucić, bo jedne to nawet mi się jakieś takie zrobiły, że jakby wyżarło coś, nie wiem co ja używałam za kosmetyk, że wyżarło jeden ręcznik, więc już w ogóle idzie do wyrzucenia, ojej. Kolejna rzecz to jest taki turban. Ja już go otwierałam, żeby sobie sprawdzić, jeszcze były w panterkę, myślałam, żeby może w pantereczkę sobie wziąć, ale nie. Ten był turban ostatni i stwierdziłam, że chyba musi być dobry, skoro jest ostatni. I tutaj mamy co? Czekajcie, bo ja znowu nie dowidzę. Ręcznik do włosów z mikrofibry.
Więc ja już mam dwa takie. Jeden mam właśnie z takiego typu, a drugi mam taki gładki, a wolę tego typu. I właśnie on jest taki, co prawda, no kolor mógłby być inny, może ciemniejszy, ale tam trudno. I zobacz, jaki ładny guziczek, taki kryształowy, jak ze Swarovskiego. Także turbanik trzeci będzie i tak. Czuję, że on nie jest taki aż mocno cienki, bo jeden właśnie mam taki mocno cienki i on tak mi nie wysusza tych włosów, a drugi mam taki grubszy, porządniejszy i ten widzę, że będzie troszkę taki też lepszy, więc mówię, biorę za grosze 4 i coś, czy 5 i coś, wiadomo, jak to w Action, prawda? Następnie oczywiście notes. Zawsze notesy, zeszyty mi są zawsze potrzebne. Oczywiście jak brałam, to usłyszałam od męża, a po co ci przecież masz tyle zeszytów? No po co? No jakby nie był mi potrzebny, to bym nie wzięła. I był mi potrzebny z gumką, więc wzięłam z gumką w linie, o taki. I też jakiś tam on był tani, fajny. Także taki zeszycik. Następnie, co ja tu wzięłam? Majteczki, dwie pary majteczek. Nieseksownych, nie, moje drogie panie, nieseksowne niestety. Takie galoty, o, takie galoty. Oczywiście, jak założę, to mąż od razu po prostu aż będzie w niebo wzięty. Się śmieje, oczywiście. Takie po prostu chciałam, wiecie. Nie wiem, jak na przykład, czy do ćwiczeń, czy czegoś. One są fajne, naprawdę bardzo fajne. Polecam wam je. Ja mam oczywiście L na XL, bo dupsko mam, wiadomo. Wzięłam dwie pary i one są takie rozciągliwe. One są z takiego gatunku. Nie wiem, czy to będzie widać. Może nie jest to jakiś najlepszy gatunek, ale one są takie, wiecie, i zarówno o rozciągliwe, nie za grube, takie troszkę oddychające. Tutaj oczywiście też mają taką wyściółkę, że tak powiem, ale do ćwiczeń powiem wam, one są fajne, takie galoty, naprawdę. Jak na przykład, czy brałam na siłkę, czy coś, to bardzo fajne i są z wysokim stanem przede wszystkim. A te kobietki, które mają troszkę brzuszka, no to wiadomo, że z wysokim stanem są fajne. To są właśnie takie, o, coś takie, o, z tej serii. Naprawdę polecam wam. To piszę tutaj wysokie figi bezszwowe dla kobiet, także niewidoczne pod ubraniem, doskonały komfort noszenia, bezszwowy. Także mówię wam, polecam. To dwie pary wzięłam, a trzecią jeszcze mam wiecie gdzie, nie? W szafie, o. Kolejna rzecz, to wzięłam rajstopy, bo rajstopy oni mają bardzo fajne w Action, ale jak już kobiety później, jak przyjdzie sezon, jak się rzucą na te rajstopy, to możemy nie dostać ani jednej pary, bo miałam tak w tamtym roku, że tak były fajne rajstopy, ale naprawdę mówię wam, nie wiem, czy to nie jest ten sam typ, nie chcę was teraz skłamać, ale miałam z Action, kupiłam w tamtym roku rajstopy, że po prostu nic się z nimi nie działo, mogłam nosić i nosić, ale później, jak przyszedł taki mocny sezon już, nie? To wszyściutkie były wykupione, wszyściutkie. Z każdego rodzaju. Nie mogłam nic dostać, a ja muszę mieć duży rozmiar ze względu na wzrost. Czyli wiadomo, czwórki, nawet nie czwórki, przepraszam, piątki teraz noszę. Taka jestem wysoka. Więc wzięłam XL z tego typu. I jedno opakowanie oczywiście było otwarte, wiadomo, nie jak to panie zawsze otwierają w tych sklepach. Więc sobie, no ale w sumie dzięki temu sprawdziłam je. Nie? I oczywiście zabrakło miejsca na karcie, bo jak ja się rozgadam, to już nawet tutaj karty zabraknie. O czym ja mówiłam? O czym ja mówiłam? O rajstopach. Że powiem wam, że właśnie no, dzięki temu, że były otwarte, to mogłam sobie sprawdzić, czy długość jest w porządku. Także długość była ok. Więc mówię, biorę XL-kę, bo jakbym wzięła L-kę, to już w ogóle by były za krótkie na mnie. Ja się boję nawet, że ta XL-ka będzie za krótka. No ale tu nawet już dłuższych nie ma, nie mają. Więc bardzo fajne rajstopy będę miała już, powiedzmy, na taki okres, jak już się zrobi, że będzie trzeba nosić botki. No, więc polecam wam z tego rodzaju też. Mają naprawdę rajstopy świetne, świetne mają i za grosze, bo 8 i coś. Później będą droższe i później jeszcze też wykupią babeczki.
Kolejna rzecz, to już mój mąż sobie wziął, bo tego nie przypominam sobie, żebym ja wzięła to. To są takie karteluszki, różne kolory. To on sobie wziął, mój mąż. Następna rzecz to jest co? Lusterko. Zobaczyłam, że jedna kobitka razem z mamą tam była i patrzyła na lusterka. I to lusterko zwróciło moją uwagę, ponieważ jest bardzo fajne i tak widać w nim wszystko, że matko kochana, aż boję się przeglądać w tym lusterku. Więc to jest takie lusterko na takim tutaj, o, takim drewienku. Natomiast tutaj jest ono... No tak jest, nie? Więc to jest takie ono i ono ma tak, rozmiar 15,5 na 7,5 na 24 cm. Polecam, polecam i nie było za drogie, nie było. A ile kosztowało, to wam nie powiem, ponieważ nie mam tutaj paragonu. Wzięłam później taki czyścik do zlewu. Po prostu z lewo zmywak będę tym szorować, szorować będę tym. I wzięłam w szarym kolorze. Nie było białego, chciałam biało, ale nie było. Widzicie, nawet mi zależy na kolorze rączki. Następnie mąż mi to znalazł. Słuchajcie, no ja mam cudownego męża, naprawdę cudownego. Sam mi znalazł, zobaczcie. Zobaczcie, co to jest. To jest to właśnie. To daje światło i tutaj z tyłu jest taki klips, że można zawiesić, no i można nagrywać. No właśnie, i to daje światło. I tutaj jest z tyłu przycisk i tak, daje takie żółte, to takie białe i zimne. Mąż mi to znalazł. Ojej, kochany jest. Jak ja to zobaczyłam, to aż po prostu wie Boże. Myślałam, że go uściskam tam w tym sklepie. Dobra, jedziemy dalej. Teraz tak, co mi jeszcze znalazł, słuchajcie. Boże, ja mam naprawdę cudownego męża. Ale nie będę go tak chwalić, bo mi go odbierzecie jeszcze. Nie no, żartuję. Coś takiego, taram! Czyli, że co? Można postawić sobie telefon. I to się wygina w różne strony. A ja czegoś takiego potrzebowałam. Bo ja do tej pory, poczekajcie, schylę się. Mam coś takiego z Ikei. O, ja na to mówię, że to jest... krzesełko, tylko że jak postawię na to krzesełko, to jak chciałabym coś nagrywać, to gdzieś tam z tyłu, bo mam tutaj drugi telefon, to gdzieś na przykład jak postawię tak telefon, nie? I chcę coś nagrać, żeby było na prosto, to muszę już z tyłu tu coś włożyć i muszę wtedy się głowić, co tutaj włożyć, nie? Mam jeszcze jedno z Ikei, czekajcie, tylko gdzie to jest? Takie drewniane, nie mogę znaleźć. Znowu mi zaraz bateria, znowu nie bateria, tylko zaraz mi się skończy pewnie ten miejsce na karcie. Jeszcze mam coś takiego z Ikei, ale to też nie jest takie, jak bym chciała. A to jest ekstra, bo można tak, tak. Widzicie, nie? O, tak i tak można. Super, ekstra. Naprawdę, bardzo się cieszę. O, to jest coś takiego tu. No super, super, no ojej, to możemy sobie nawet robić live, haha, będziemy robić live. I co jeszcze? To, to mi się marzyło, ten dziad mi się marzył, haha, tu z tyłu jest, o, coś takiego, że tutaj z tyłu jest tak, o. Oczywiście są różne rodzaje, mnie się akurat ten podobał, był jeszcze w pelerynie, ale mi się nie podobał, dlatego że tutaj miał taki miecz, a tutaj jest bębenek fajnie. Oczywiście mój mąż mówi, a po co ci to, po co, ale słuchajcie, 18 i coś z groszami, to jest po prostu na razie to jest za prawie bezcen, można powiedzieć, a później jak zacznie się sezon, większy oczywiście przed świętami, to będzie o wiele, wiele na pewno droższy. Nawet koło mnie taki facet mówił do babeczki, że zobaczysz, później będzie to o wiele droższe i na pewno tak będzie, czy w Pepco, czy gdzie indziej. A mi się właśnie marzył taki właśnie pan. Zawsze też mi się marzyło te, jak one się nazywają? Te maskotki takie, Boże, jak one się nazywają? Zapomniałam, jak one się nazywają. No te takie, wiecie, z takim... Ojeju, co mają do... Jezus, brakuje mi słów. Jak one się nazywają? Skrzaty, o. No to skrzata już mam.
Więc teraz jeszcze mi tego brakowało pana i teraz mam tego pana. Proszę, jaki piękny, prawda? Jaki przystojniak. I co tu jeszcze mamy? Podróbkę kupiłam, od razu się przyznaję. Podróbkę C, ale to jest podróbka C tego takiego podstawowego. Co jest taka żółty, taki żółty jest ten pierwszy taki C. No więc wzięłam, tu mamy 100 ml i jest to woda perfumowana. Wzięłam, identyko pachnie. Jeszcze na ręce tutaj czuję, na nadgarstku. Cały czas czuję pięknie, pięknie pachnie. A poza tym jeszcze poszłam do Douglasa, żeby sprawdzić, jak pachnie C, to takie różowe, które gdzie przez butelkę idzie to eska taka żółta i C czerwone intense. No, więc myślę też nad zakupem. Na razie może zamiennik sobie jakiś tam kupię, żeby zobaczyć, czy będzie mi to pasować, czy nie. Ale myślę nad kupnem też oryginału oczywiście. Czyli to by było tyle, nie? Dobra, to tyle z Action. A teraz... Jeju, przepraszam, ale noga mi spada. A teraz Hebe. W Hebe wygrałam nagrodę. Tak, w Hebe wygrałam nagrodę, ponieważ w aplikacji Hebe, jak na dole się tam zjeżdża, to tam jest coś takiego, quiz, i pisze, żeby zmazać palcem. No to i jaka jest tam nagroda do wygrania? I raz zmazałam, był tonik do twarzy. Tak, chciałam ten tonik, ale co się okazało, że źle odpowiedziałam na jedno pytanie, a są trzy pytania. Źle odpowiedziałam na to jedno pytanie, no i nic. A wczoraj tak mówię, dobra, oglądaliśmy coś tam i mówię, zrobię sobie ten quiz. I było napisane, że jest kolagen morski, serum do wygrania. I tak mówię, dobra. No to odpowiem na te trzy pytania. I udało mi się dobrze, poprawnie odpowiedzieć. I się okazało, że wyniki będą dopiero na drugi dzień. No i byliśmy w tej galerii, byliśmy akurat tam w KFC, siedzieliśmy, jedliśmy. Dostaję SMS-a z Hebe, wygrałam nagrodę. Za grosz. Że mam po prostu tylko dać tego grosza. Wiadomo, nie? Bo nic nie ma za darmo, nie? Za darmo to można dostać tylko kopa dupy. No. Trzeba było grosik dać. I serum dostałam, proszę bardzo. Kolagenowe. To mam aktywator młodości, kolagen morski 100% naturalnej odnowy skóry. 18 aminokwasów odmładzających skórę. I tutaj mamy tak. Kolagen to jeden, a to nie będę wam czytać, przecież wiadomo co to jest kolagen. I tutaj właśnie pisze, że cera sucha, dojrzała, z oznakami starzenia się po długotrwałym opalaniu, a to ja przecież, oraz jako profilaktyka przeciwstarzeniowa. I sposób użycia. Kilka kropli koncentratu nanieść na, Boże, nie widzę, na umytą i osuszoną skórę twarzy i szyi, delikatnie wklepując. Okrężnymi ruchami wykonać delikatny masaż. A jest! Wygrałam, wygrałam! Wreszcie coś wygrałam, ale... Ja mówię do tej pani, co tam sprzedaje, mówię, wreszcie coś wygrałam, a nie, że ciągle tylko wydaję kasę. Ale wydała mi tak w tym Hebe. 70 przeszło złotych. Bo kupiłam co? Podkład. Ten będę podkład testować. Ten, czekajcie, tak żebyście widziały dobrze. Tego będę testować teraz. Bo ponoć zamiennik Estée Laudera to jest. W co mi się wierzyć nie chce. Bo... Ja myślę, że zamiennika Estée Laudera to ja nie znajdę. Ale pani mówiła, że jest świetna, ona go używa, taka młodziutka, miała cerę jaką gładką, ja aż do niej mówię. Ale pani ma gładką cerę, pani jest z nim wymalowana dzisiaj? Ona mówi, nie, czymś innym. Zaraz wam pokażę czym była wymalowana. I ja mówię, Boże, pani ma taką gładką tą twarz. Co się ściemniło, myślałam, że znowu brakuje miejsca na karcie. Taką gładką, jak te koreanki, mówię. A ona mówi do mnie, bo stosuje pielęgnację koreańską. No i chyba przejdę na koreańską pielęgnację. Nie no, żartuję, na razie będę stosować to, co mam, nie? Bo przecież nie będę tego wszystkiego wyrzucać. Ale gładziutka była piękna z twarzy. O, ja jeszcze coś innego mi poleciła, ale nie powiem wam co, bo wykupicie mi
Nie no, żartuję. Po prostu pokażę Wam, jak kupię, jak zamówię, jak się sprawdzi, to wtedy Wam na pewno polecę, więc to jest teraz na promce. Nie wiem, czy jak będziecie oglądać ten serial, chciałam powiedzieć, serial pod tytułem Lucecita, to czy będzie nadal na promce, ale to są tanie kosmetyki z Claresy, więc będę testować, zobaczymy. I ja mam w odcieniu 104 Nude. Tak, to jest pierwszy zakup. Później to jest właśnie ta rzecz, po której ona była tak gładka. Proszę bardzo, tara! Polska firma Eveline Varieté. Także ja mam akurat numer taki jak ona, bo to jest podkład mineralny w pudrze z kwasem hialuronowym. Mam 02 Natural. Sfokusuje się? Chyba tak, nie wiem, ciemno. Ciemny się podgląd zrobił. No więc on jest taki. Mąż coś tam włączył, mówię, Boże, jakaś baba krzyczy, a to tam coś włączył, jakiś filmik. Tutaj też jest to takie do przypudrowania, także możemy nawet wziąć sobie to w podróż. Dobra. Później wzięłam z Hebe coś takiego, z tej firmy Hebe. Wzięłam taki róż do policzków. To jest Just Pink, dlatego że ponoć jest to zamiennik Chanelki. Ale powiem Wam, że odcień jest bardzo ładny, bo sprawdzałam na testerze. Jest taki, wiecie, można powiedzieć, o, różowisty, no ale przecież ja nie będę tego... Czekajcie, czy to w tym świetle, to tutaj jest w ogóle ciężko. Nie będę tego nakładać, nie wiadomo jak dużo, tylko tak delikatnie, wiadomo. I później jak to wszystko tak płaciłam, nie, tam już miałam zrobić, nie, że żeby zrobić, żeby blikiem, nie, przelew. A tam sobie między sobą one mówią, te panie ekspedientki, no ten jest fajny, tuż do rzęs, no ten jest ekstra, no ja go lubię. Ja tak patrzę, nie wiecie, nie, jaki to jest, a o, to jest Max Factor. Ja mówię, kurczę, i właśnie widziałam, że gdzieś jest na promce on i myślałam, że to w Rossmanie, a to nie jednak, to był na Hebe. Jaki to jest tuż z Max Factora? Ten, 2000 kalorie, ten właśnie złoty. I widziałam na Instagramie, że jakaś dziewczyna go polecała i widziałam w komentarzach, że dziewczyny właśnie ten chwaliły, właśnie ten taki złoty i ja mówię, nie, no to za 17 i coś, i ja mówię, ten mówię, panie chwalą, mówię, a jaka cena z tego, mówię, tuszu do rzęs, a one mówią 17 coś, ja mówię, Boże, to niech pani mi jeszcze tutaj szybko dają, zanim tutaj skasuje to, i szybko mi podała pani i naprawdę przetestuję, dam wam znać, bo wiecie, że ja poszukuję tuszu do rzęs i on ma taką szczoteczkę. A panie w Hebe są takie przemiłe u mnie, naprawdę, jeszcze mi tam pani tłumaczyła, jaka szczoteczka, jak fajnie to, jak on fajnie tam wydłuża, pogrubia, coś tam tego tłumaczyła mi, no naprawdę, przemiłe tam u mnie są w Hebe te panie. I to by było tyle, zagadałam was, pewnie już macie mnie potąd, bo gadam i gadam, nawet pewnie już mój mąż ma dosyć, bo się wydzieram, bo mam wrażenie, że mnie tutaj może nie słyszycie, czy coś, więc głośno gadam. W ogóle pić mi już się chce, herbatka wystygła, także kończę. Zakończę herbatką, wasze zdrówko. Tak, wasze zdrówko. I widzimy się w kolejnym moim dniu.